wam dzisiaj. Ja bym wizualnie tak gram z waszą liczną Battle Mage. I jak widzicie, jestem w różowym dresie, co może oznaczać tylko jedno. Znaczy się, że czuję się nie najlepiej. Czuję się paskudnie i nie wiem czemu, bo się naćpałem tak lekami, że wszystko powinno być ok. Ale nie jest. Okej, okay, dobra. You're making a difference. Dobra. Nie wiem. W sumie nawet nie najgorzej zbudowana relacja między tymi postaciami. Tylko jako, że to jest shooter, jest za mało miejsca na ekspozycję między bohaterami. Gdyby to byłby double shooter, załóżmy, że gra, która jest skonstruowana na kooperatywa i jedna osoba gra mną, to znaczy male dragonem, druga osoba gra female dragonem i wtedy mamy większą ekspozycję i co parę kroków wymieniają się z tym banter między postaciami, są te dialogi. Szczerze powiedziawszy, z tych charakterów, z tych postaci da się bardzo dużo wyciągnąć, to znaczy o Gryfonie nie wiem za dużo. Czyli jakby female dragon, jakbym grał babką. Ale z male dragona da się wycisnąć sporo, a z female dragonki, czy z gryfonki w tym momencie, wydaje mi się, że też dałoby się sporo wycisnąć, ale to może mi się wydaje, może mi się nie wydaje. Gdzie tam są? Podło. No żeż ty ginty! Rogata bestia. Naprawdę tak przerzuciłem? A przy okazji wiem, że z tyłu czeka na mnie ten. Wow, co oni mnie tak sklepali? Widzisz. Jakim cudem za każdym razem jak w niego czymś rzucam, tym obszarowym niby mocniejszym moim czarem, to on się teleportuje stamtąd, zanim ja zdążę to puścić. To znaczy ja to puszczam, on się spokojnie teleportuje, jakby nigdy nic. Jest! Przynajmniej tarcza zadziała. Zaraz któryś z kuszników podbiegnie mi pod twarz, żeby mnie przewrócić, tak? Ile to ma życia? Interesting. Normalnie kusznicy nie byli zbyt mocni, a tutaj się nagle zaczynają robić ogniokule odporni. To by mi to jakoś nie przeszkadzało. Ale zawsze. To jest to badziewie. Rzuciłem w przestrzeń, nie wiem po co i nie wiem dlaczego, skoro i tak nie spadło. Trzeba by zmienić ten czar, bo raz za długo to badziewie się ładuje. Dwa nie jest wcale jakieś wybitnie mocne, więc yeah. Dawać mi ten kawałek historii. Are you planning to help, or is it time for a mission? Come, I'm always here with you. Are you now? Absolutely. You just don't know how often that is. Dobry jest. Fajniejszy niż moja gryfonka. Czy fajniejszy, nie wiem. Co tam kot mota? Kot coś kombinuje. Też podejrzenie cicho było podejrzenie długo. Nie to perze. I'm Batman! Nabijanie się z Batmana nigdy zbyt wiele. A teraz podejrzane dźwięki mnie dochodzą z drugiego pokoju. To oznacza tylko tyle, że kot znalazł sobie jakieś fajne zajęcie, które mi się może niekoniecznie spodobać w mociach. Okej, może mi się niekoniecznie potem spodobać, jak dojdę do tego, co kot znalazł jako swoje zajęcie. Rozumiem, że tutaj jest bonus czekający, tak. Trafi obie? Ani jedny nie trafił. Nic się nie zespawniło za moimi plecami. Nowość.
Prawie zaskoczyłem na dół. Prawie robi wielką różnicę. Czy... Zeskoczyłbym tam na dół, gdyby nie to, że upadek z takiej wysokości jest dla smoka zabójczy. Jak wiecie, smoki mają kruche szklane nóżki, które pękają pod naporem grawitacji, sumienia, zupy fasolowej i grochówki. O. Suniemy dalej. Dobra. Jak on mnie... Uwielbiam, jak czasem jest automatyczne namierzanie, a czasem w ogóle przerzucam nad wrogami, czy obok wrogów, czy ten, bo tak. A wrogowie trafiają mnie pomimo teleportów, które robię specjalnie, żeby tą wolno lecącą strzałę zostawić z boku. Się ładnie minęli chłopcy. Serio? Właśnie dlatego wymyślono coś takiego jak rocket jump, przez przypadek. Spajczył się? Nie, pewnie, że nie. Czemu miałby się spajczyć? Skupmy się na jednym, ubijmy jednego i będziemy lecieli dalej, nim mi głowa eksploduje. Nie wiem, czy za dużo leków, czy za mało leków. Coś jest nie tak. Może złapałem jakiegoś egzotycznego wirusa dla odmiany. Nie, to nie byłaby odmiana. Dammit! Tu do bonusa, czy tu do bonusa? Nie jestem w stanie się zdecydować. To wygląda fajnie ogólnie jak wioski pierwszych chrześcijan i w ogóle ten. Wow. Gdzie mi prosto w twarz? Brzydulo, Betty. Teraz mi kusznik zasadzi, nie wiem, cięciwą w twarz. Nie wiem, co się dzieje. Strzelam na oślep. Czemu ty, kuszniku, biegniesz w moją stronę? What the heck? Shit. Naprawdę? Wszystkie badziewia, małe i duże? Czy jeszcze ktoś został? Zaczyna mi brakować tlenu. Zaczyna mi bardzo brakować tlenu. Nie wiem, czy rozgrywka stała się tak emocjonująca, czy mi się pogarsza. Ukryte jeszcze? Nie. Myślałem, że może jakaś wnęka taka fajnie ukryta będzie. Przepaść za niewidzialną ścianą, rzecz jasna. Nie zapowiada się to najlepiej. Kot, zostaw moje tanie chipsy.
Moje ulubione chipsy to są solone z jednego z marketów, bo te firmowe, wiecie, co fajne chipsy można kupić za trochę więcej. Nie są tak dobre jak trzykrotnie tańsze przypasy z marketu. Ale tylko solone, bo wszystkie inne są. Ale to też solone trzeba lubić. Zazwyczaj jak gdzieś jacyś znajomi są czy coś i mam jednego znajomego, zresztą ostatnio na planszu kapitalną już tydzień temu z hakiem byli, półtorej tygodnia tam właściwie. Jeden znajomy właśnie też lubi solone i myślał, że specjalnie dla niego były, a tu psikus, nie? Nie chciałem oddać. Wow, przeżył to. Jestem pod wrażeniem. Przynajmniej mam pewność, że trafiłem. Burza piaskowa. Wow, ile was tutaj? Rozpadło się to bardziej, nie rozpadło się. To co mi tu zostało? Jak? Jak ty się odwróciłeś? Kot, zostaw okno otwarte. Momencik. Oj, Zeniu, nie pomyliło ci się coś? No, to sobie pogadaliśmy. Możesz wbijać na nagranie, ale nie możesz wbijać na okno. Umowę mieliśmy, kot. Myślisz, że z tej strony ja cię nie widzę? Macie kota i kota schodzi w imprezę. Nie ma wchodzenia na okno, kot, i nie ma wchodzenia na PlayStation. Na kompie możesz siadać, jak jest wyłączony. Taki jest deal między mną a kotem. Fajczył się. What the heck is this? Czy ja tu widzę ognie piekielne? Świniaki, ginąć. Gin! A, miałem przetestować ten, nekromancję. A co robi ten mój drugi nekromantyczny Super Bayer? Nie powiem, że cokolwiek to robiło, ale jest zabawnie. Dawać ogień. Nie powiem, że bo ogień też robi jakoś makabrycznie dużo. Necromancy level up. No okej. Okay. Jeżeli używanie ognia... A, długo to on nie pożył. Dobra, spróbujmy teraz w drugą stronę. Rozumiem, że ta pustynia będzie bardzo ograniczona przestrzennie, jako że ta gra nie jest skonstruowana do dużych, otwartych przestrzeni, tylko do właśnie malutkich lokacji, gdzie prowadzi się gracza jakby po szynach za rączkę. Proszę, raziła i poszła. Nie wyszła przez okno, nie. Strona ścieżka tutaj leci. Dobra. Naprawdę? Mój undead czy ich undead?
Przecież praktycznie to ręką walnąłem. Walka z tym gównem w otwartej przestrzeni jest zła. Jakbym miał jakiś karabin, to rozumiem, to mogę sobie wtedy dup. Ale tak... Yes. Gdzie jestem? Tu jest. Ruinki. Tam było coś fajnego, ile mi się dobrze zdawało. Yep. Nie wiem, ale zgasiłem kryształ. Okej. Okay. O, jak miło. Naprawdę? Burza była z zewnątrz? O, to heck. Coś nie poszło. No nie, no jest trochę wiaterko, ale bez przesady. Czy ja tam dalej mogę biec? Biec tam dalej mogę, niby. Nie, niewidziana ściana jest. Jestem oazą spokoju. Nie mam zdrowia na to dzisiaj. Wiecie, co się stało? Obróciłem się. I mnie zdmuchnęło i zabiło. Idę się nafaszerować lekami i spać. Dziękuję wam dzisiaj za uwagę i hej! Potrzebuję twojego przytulenia, kocie. Gdzie jesteś?